nie byłam osobą wierzącą i w wieku 12 lat zaczęłam ćpać. Byłam bardzo złą osobą, bardzo złą, naprawdę. Byłam alkoholiczką, byłam narkomanką, uwielbiałam nienawiść, ale ta nienawiść zabijała moje serce. Ale w pewnym dniu dowiedziałam się, że jest żywy Bóg. Przyszedł do mnie człowiek, tak jak teraz my mówimy do was, i powiedział do mnie: jest żywy Bóg i On jest żywy. On ma moc. On ma moc zmienić twoje życie. Czy ty tego chcesz? I wiecie co? Ja oddałam kiedyś mu życie. I przyszedł do mnie w pewien zimowy dzień. Sam Jezus. On przyszedł do mnie w cichym powiewie wiatru. On przyszedł do mnie i On zerwał mi zasłony z oczu. Wiecie? Zerwał mi zasłony z oczu. Ja dopiero wtedy zobaczyłam, co to jest szczęście. Ja dopiero wtedy zobaczyłam, co to jest miłość. Bo ja się w Nim zakochałam. Ja z Nim tańczyłam. Ja z Nim rozmawiałam. To jest Bóg. Realny Bóg. Ale wiecie? Ja cały czas miałam ze sobą problem. I przyszedł dzień, że ja po prostu zażyłam narkotyk i umarłam. I ten sam Bóg, którego poznałam, od którego ja odeszłam, On wskrzesił mnie z martwych. On ponownie uratował moje życie. On wskrzesił mnie z martwych, rozumiecie? I nie powiedział mi: jestem na ciebie zły, bo ode mnie odeszłaś. Nie powiedział nigdy mi takich słów. On powiedział do mnie: wybaczyłem tobie i jesteś światłością tego świata. I teraz idź i świeć. To jest Bóg. Ja mówię tobie o Bogu, który jest Bogiem życia. Który jest Bogiem życia, rozumiecie? Który jest w stanie zrobić wszystko, co dla nas niemożliwe. Co jest dla nas niemożliwe. To, że mnie wskrzesił, to było cudem, rozumiecie? Ja już nie żyłam, ja straciłam swoje życie, ale Jahwe, wielki Bóg, Król potężny w swej mocy, On wziął i wskrzesił mnie, rozumiecie? Mówię wam o dobrym Bogu, nie systemie religijnym, nie żadnej popierdółce. Ja mówię wam o dobrym Bogu, którego osobiście poznałam, który przyszedł do mojego życia i powiedział: kocham cię. Ja mówię wam o takim Bogu. O takim Bogu mówię wam. To jest wielki Król. To jest potężny Pan Panów. To jest mój Ojciec, a ja jestem z nieba. We mnie zamieszkał Święty Bóg. We mnie zamieszkał Chrystus. Jestem świętą osobą. I teraz mówię do ciebie, że w tobie może zamieszkać Bóg, jeżeli tylko zdecydujesz. Bo Słowo Boże mówi, że On do tego, kto go szuka, to On przyjdzie i zamieszka z Nim. Rozumiecie? To jest Jahwe. Możesz iść z Nim przez życie. Tylko musisz podjąć decyzję. To do ciebie należy decyzja. I nikt nie podejmie jej za ciebie. Słowo Boże mówi, kto wyzna ustami i sercem, że Jezus Chrystus jest Panem, ten zbawiony będzie. I to jest z wiary, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił przed Bogiem. Więc jeżeli myślisz, że przez to, że robisz dobre uczynki, trafisz do nieba, że będziesz dobrym człowiekiem, to ci powiem, że jesteś w błędzie. Bo Jezus powiedział: kto uwierzy we mnie, ten zbawiony będzie. Ten zbawiony będzie. I On do mnie przyszedł. On za to, że byłam złą osobą, nie był na mnie zły. Nie był na mnie zły, bo na tym świecie panuje grzech. Rozumiecie? On powiedział: wybaczam tobie, wybaczam tobie i kocham cię, moja córko. Nie jestem na ciebie zły, nie jestem na ciebie zły. Ja na nowo się narodziłam, gdy On do mnie przyszedł. Moje życie się całkowicie zmieniło, moje wnętrze się całkowicie zmieniło. Rozumiecie? Całkowicie się zmieniło. Jestem całkiem inną osobą i nie zrobiłam tego sama. Zrobiłam to tylko dlatego, bo zamieszkał we mnie Bóg. Zamieszkał we mnie Bóg, a Słowo Boże mówi, że ten, kto jest Chrystusem, ten ma moc nad grzechem. Rozumiecie? Grzech nade mną nie panuje i nie będzie panował nigdy więcej, bo we mnie jest potężniejszy. We mnie jest ten, który zmazał ten grzech na krzyżu. Każdy grzech. On 2000 lat temu umarł za ciebie.
umarł za twoje grzechy i za twoje choroby. I chcę ci powiedzieć jedno. Jeżeli jesteś chory, przyjdź do nas, a uzdrowimy cię. Przyjdź do nas. Bóg jest Bogiem mocy i cudów. Bogiem mocy i cudów. I dla Niego to, co dla nas jest niemożliwe, jest możliwe, bo to jest Król. Amen.